Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś opowiem wam, jak macierz znalazła się na Nessusie oraz co się z nią działo przez te wszystkie lata. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny oraz zostawcie lajka i komentarz pod tym filmem. Przede wszystkim, czym jest macierz? Jest to rdzeń komputerowy statku Czarny Exodus ze Złotego Wieku. Sztuczna inteligencja, która z nami rozmawia na Nessusie, to właśnie macierz. Jest ona dość specyficzna. Otóż ma ona dwie osobowości, które są zupełnie różne od siebie, ale ze sobą współgrają. Jedna z nich jest pozytywna, radosna i pomocna, a druga jest sarkastyczna i negatywna. A jak znalazła się na Nessusie? Została ona przyłączona do wcześniej wspomnianego statku Czarny Exodus, aby wspomagać kolonistów w podróży międzygwiezdnej do odległego systemu Kepler-186. Na ich drodze pojawił się nieoczekiwanie Nessus i ani załoga, ani macierz nie potrafili zmienić kursu statku. Dzięki lore wróbla prędkość zderzenia możemy dowiedzieć się, że jakiś nieautoryzowany program był wczytywany podczas tych kłopotów, więc jest możliwość sabotażu. A patrząc na to, co jest zapisane w pancerzu uziemionego Exodusu, dostajemy informację, że orbita Nessusa różni się od tego, co wyliczono wcześniej, oraz że statek i tak trafi w planetę, bo stracili oni panowanie nad jednym z silników. Po wyczerpaniu zapasów przez załogę w 9 dni od rozbicia się na Nessusie, wyłączono oprogramowanie, które trzymało macierz w ryzach. To umożliwiło jej bardziej swobodne myślenie. Część załogi umarła, część opuściła resztę, a niektórzy byli poddawani eksperymentom Vexów, jeśli zostali złapani. Kapitan Jacobson opuścił macierz i próbował użyć anteny satelitarnej do wezwania pomocy. SI pozostała sama przez co najmniej 500 lat. W tym czasie doznawała dalszych uszkodzeń, naprawiała się sama i rozwijała drugą osobowość. Dopiero gdy nadeszła Czerwona Wojna, do macierzy przyleciał Kate 6. Wtedy łowca utknął w pętli teleportacyjnej po użyciu teleportera Vexów. Chciał pokonać Gaula poprzez zbliżenie się do niego w krótkim czasie i po cichu. Po uwięzieniu Kate poprosił macierz, by pomogła mu nagrać wiadomość dla Asa, jego syna, o którym nawet nie był przekonany, czy na pewno istnieje. Po kilku próbach macierz ostrzegła, że statek podobny do jego przyleciał na Nessus, a byliśmy to my. Z naszą pomocą Kate zostaje uwolniony. Dodatkowo obroniliśmy macierz przed upadłymi. Jakiś czas po Czerwonej Wojnie macierz zaczęła słyszeć kapitana Jacobsona. Poprosiła strażnika o zbadanie tego. Nam udało się znaleźć szczątki członków załogi statku. Zawierały one ostatnie nagrania ich oraz kapitana, który miał odejść ze statku, aby użyć anteny. Odebraliśmy transmisję kapitana z prośbą o pomoc. Wtedy pojawiły się Vexy. Po obronieniu się, jedna dziwna harpia została zauważona przez macierz. Była ona całkiem przyjazna. Poszliśmy za nią, a ona doprowadziła nas do szczątków kapitana Jacobsona. Do tej pory możemy znaleźć teorię o tym, że ta przyjazna harpia to kapitan Jacobson. Nie jest to całkiem niemożliwe. U Ashera Mira mogliśmy zobaczyć przemienioną rękę w Vexową, więc zmiana całego człowieka nie byłaby zaskoczeniem. A co wy o tym myślicie? Czy to był kapitan? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Strzybor. Do zobaczenia.